Hejo wszystkim, z tej strony Pomidor, wraz ze mną Polski Gamer 17. I witajcie w maratonie z Kangur Kakao, z grą Kangurek Kakao na PC. Także dostępne na Dreamcasta i Game Boya Advance, ale jak gracie w wersję Game Boya Advance, to albo was rodzina nie kocha, albo po prostu lubicie cierpieć. Dokładnie tak. Więc teraz jak widzicie, przed naszymi oczami leci intro, gdzie Kangurek Kakao sobie śpi. Jezu, grafika polska, panie i panowie. Gra polska, muzyka polska, ta gra po prostu śmierdzi polską. Dokładnie tak. Szczerze, to też wygląda, jakby była to gra na PlayAdingę. Mówiąc na ten temat, to słyszałem taką plotkę, nie wiem w sumie już skąd, nie pamiętam, ale słyszałem o tym, że ta gra miała być planowana na PlayAdingę. Ale nie zrobili jej. Zrobili wersję na Dreamcasta, która miała lepsze kontrolki niż to, co jest na PC-cie. Ponieważ jak gracie na PC-cie, to praktycznie gracie w Tomb Raidera, ale kangurem. Więc... albo po prostu kontrolki czołgu. No tak. Więc tak, co do fabuły tej gry, no to ona nie jest nie wiadomo jak trudna do ogarnięcia. W skrócie takim po prostu Kao bawił się na swojej tam wyspie, nie wiem jak wyspa się nazywa dokładniej. Chyba Australia. No to w każdym razie nie nada Australii się bawił z innymi kangurami. Nie, przepraszam, to inne kangury się same ze sobą bawił, on se leżakował. I został potem złapany przez Huntera, naszego głównego antagonistę, który się będzie pojawiał przynajmniej przez pierwsze dwie części, bo nie pamiętam KO trójki dokładnie. KO trójka, nie gadajmy o KO trójce, to praktycznie zgloryfikowane demo. No i cóż, jak widzicie, na początku poziomu puściłem pięść. Tą pięść sobie ustawiłem na D. To jest tak zwany w opcjach rzut rękawicą. Co jest szczerze takie, no może być. Ja pamiętam, że moje kontrolki ustawiłem tak, że ja gram w WASD i reszta to jest KJL i takie jedne przyciski. To były moje kontrolki z Devil May Cry 3 na PC-ta. Naprawdę nie rekomenduję wersji PC-owej, ręce wam będą bolały. No to dobrze, że nie rekomendujesz. Już weźcie sobie wersję HD. I na pewno zainteresowaliście się w interfejsie w prawym dolnym rogu tą flagą, o co chodzi. Jest to checkpoint. Checkpointy w tej grze stawiacie ręcznie. Nie ma tutaj takiej opcji, że o, będziesz w połowie poziomu i nagle będzie checkpoint. Jeżeli nie stawiłeś checkpointa, przykro mi, robisz poziom od zera. Szczerze, to tak szczerze jest troszeczkę chamskie, ponieważ praktycznie 90% ludzi, którzy grali w tą gierkę, na pewno większość ludzi miała gierkę z gazety jakiejś. Na przykład ja się napotkałem z Kangurkiem KO, kiedy miałem wersję piracką od cioci, ale potem kupiłem sobie cybermychę po wielkich poszukiwaniach po całej mojej dzielnicy. Kupiłem Kangurka KO. I się grało, nadże granie chciała chodzić na moim kompie. W Polsce były mroczne czasy u mnie, mój komputer tylko Raymana 2 mógł czytać. A Rayman 2 już wtedy to nie była taka super graficzna gierka, gdzie miałeś mieć super kompa. Ale cóż. Checkpointy są tutaj rzadkie bardzo, jak chodzi o automatyczne. Trzeba ręcznie je używać. I jeżeli będziecie się pytali odnośnie bossów, czy bossowie są super duper trudni, to muszę was niestety zasmucić, ale większość bossów to po prostu... to nie są bossowie, to jest coś jak syndrom Spyro 1, czyli dla mnie to są przeważnie przeciwnicy, a nie bossowie. Nie dość, że animacje pierwszego bossa mnie rozśmieszają trochę. Ale i mówiąc o bossach... o bossach pogadamy, kiedy chyba ten boss będzie, co? Tak. Tutaj wrogami, jakimi spotykamy, to są jakieś świnie z lizakami. Nie wiem, co to dokładnie jest, szczerze powiedziawszy, bo tak się przyglądam i to jest dla mnie jakiś lizak. To można zobaczyć, że to jest lizak, ale szczerze, wrogowie w tej grze są dziwni. No. I... albo... no. I jeszcze tutaj co... o właśnie, ten znak zapytania, co widzicie teraz. To jest dosłownie takie losowe, czyli po prostu raz możecie dostać monetę dużą, czyli która daje wam 10 monet. Innym razem możecie stracić życie, ponieważ ten znak zapytania jest bardzo frajerski momentami. A innym momentem to, szczerze powiedziawszy, możecie chyba nawet dostać życie, w sensie ikonkę KO. To jest w sumie mapa główna poziomów, coś co ja bardzo lubię. Tak samo. I tam widzieliście na początku, że miałem 132 na 100 monet. Na pewno się zapytacie dlaczego. Otóż stało się to z tego powodu, że jeszcze zostały wliczone monety z rund bonusowych,
których oczywiście nie będę robił, tylko po prostu pokazałem wam jedną w celu demonstracji, jak to wyglądało. Mówiąc o też mapie, jest tutaj parę światów. Jest świat przejściowy. Pierwszy raz słyszę taki świat. Zamiast światu dżunglowatego lub takiego mamy świat przejściowy. Świat arktyczny, południowy, kosmiczny i tropikalny. Wraz w tej grze jest 30 poziomów. Bardzo dużo na platformówkę, co ja bardzo szanuję. Bardzo dużo. Przynajmniej nie jest to 6 poziomów jak... A właśnie, może porozmawiamy o podróbie kangur-kakao pod nazwą Pingwinek Kelvin. Pingwinek Kelvin to po prostu mod do kangur-kakao, ponieważ wszystko jest takie same. Checkpoint, jeden boss, który jest klonem praktycznie bossa z tej gry. I to wszystko co ja pamiętam. Wiem, że gra była graficznie potężna, ponieważ mój złom w Polsce nie mógł tej gry włączyć na kangur-kakao. Selektywnie chodził. Pamiętam, że kurde, kablami się bawiłem i ja tak myślę, jak podłączę ten kabel od głosu do tego, do tej dziurki, to na pewno gra mi pójdzie. I tak kurde, marnowałem dzień, ponieważ jedyne co mi się łączało z Kelvina to po prostu intro i to wszystko. Ja jeszcze nie miałem możliwości zagrania w Pingwinka Kelvin. Chciałem z tego zrobić luźne granie, ale no cóż. I oto przed państwem poziom trzeci, w którym to lecimy paralotnią i musimy, o co chodzi w tym poziomie, po prostu musimy się dostać na praktycznie prawie koniec poziomu, ponieważ kiedy czas ci się skończy, to będziecie mieli jeszcze jedną sekcję przed końcem poziomu. I tutaj w sumie zwiedzamy chyba krater wulkanu, o ile dobrze wiem. Tak, jakbyście grali w wersję Dreamcastową, to byście tutaj wiedzieli, że wersja Dreamcastowa ma dużo dekoracji, gdzie w takich właśnie miejscach jest dużo pająków. To już chyba wiecie, w jakim poziomie ja przestałem w tą grę grać na Dreamcastie. No tak. Nawet że Dreamcast miał przepięknie płynne kontrolki. I tutaj jak widzicie, jest bardzo dużo mechu na ścianach. Czyli widać na to, że to miejsce musi być bardzo opuszczone od wielu lat. I jak widzicie, dostałem z znaku zapytania checkpoint, czyli będę mógł sobie go gdzieś wstawić. Ale znając życie, ja go wstawię w tak durnym miejscu, że zaraz zginę. Gdybym ja to nagrywał, tak jak nagrywałem Crash'a 2 dawno temu, to na pewno by nadal jednego nie używał, ponieważ to by mi przeszkadzało z moimi perfect runami. I to jest dosyć skubana sekcja, ponieważ zapewne wszyscy by pomyśleli, o, ustawię sobie te 3 przyciski, i ten główny przycisk się nam aktywuje. Otóż nie, ustawicie sobie 2 i dopiero ta klatka się wam uwolni, że tak powiem. I w ogóle założycie, że tu gdzie byliśmy, to było takie organiczne, że się ściany poruszały. No i teraz sekcja z, co zawsze sobie żartobliwie mówię, z Crash'a 1 i 2 i 3 w sumie. I Uncharted 4. No właśnie, i Uncharted 4. Spoiler, ale szczerze. To już nie jest spoiler i panie i panowie, E3 jest za 2 tygodnie. O, to będzie co oglądać. Ja no live'ie w ogóle całą noc. To bardzo ładnie. Masz 12 wolne? Tak, chyba tak, a co? Piszesz się na no live'ie, nie konferencji? A myślę, że tak. Pamiętaj, że będziemy do bardzo rana, bo ponieważ konferencja Sony jest dopiero gdzieś o 2 rano. Spoko, przygotuję się. Dobra, to mamy E3. W każdym bądź razie tutaj, jak zauważyliście, jeszcze zapomniałem o jednej rzeczy wspomnieć, a mianowicie system żyć. I to, że popełniłeś samobójstwo jakieś. Tak, tu popełniłem samobójstwo i to było właśnie bardzo głupia śmierć, ale myślę, że nie musimy tego komentować, ponieważ było to tak głupie, że normalnie szkoda mojego komentarza na to. Mówiąc na temat systemu żyć, tutaj jak zbierzecie 100 monet, albo też i wcześniej 50 monet, to będziecie mogli dostać ikonkę KO, czyli życie. Dlaczego mówię ikonkę KO? Bo jest mi rozróżnić łatwiej, bo tutaj jest życie po prawej, jak widzicie, w interfejsie prawy górny róg i po lewej stronie pasek jest... życia. No właśnie, czyli pasek życia, można tak powiedzieć. Mam takie pytanie, Pomidorowy. No? Czemu ciągle sejwujesz po poziomie? Nie wiem, w sumie. Powiem ci szczerze jedną rzecz, ja miałem kiedyś taki problem z moim kompem, że czasami jakoś sam z siebie się zrestartował i ja wolę mieć, wiesz, taką pewność, że zasejwowałem. Jak ja nagrywałem oryginalnie KO, to mi się gra wyłączała w jakim momencie. O, to też jest ciekawe w sumie. Ja pamiętam w sumie, coś miałeś takiego, że grałeś i nagle miałeś laga i cięcie było.
No, ponieważ gra nie mogła ogarnąć potęgi Windowsa XP. Ta gra w ogóle by, z tego co ja czytałem, bo ja mam tutaj świadka Gór Kakao, bo ja kupiłem to w ogóle z Biedronki za 9 zł. A ja pobrałem nielegalnie. Idę do więzienia. Szczerze, nie, w Anglii nie mogę iść za to do więzienia. Już prędzej w Polsce. No, w Polsce to bym miał chyba dożywocie, jakby mnie złapali z moim playem dwójką, czwartym dyskiem. I moimi setkami gier. Uważajcie na to, na tego pająka, czy co to było, coś stworzenie a la pająko podobne. I ja... Nie, to była zabawka. I ja tej sekcji bardzo też nie lubiłem, kiedy byłem mały, ponieważ te odłamki się mogą skrzywdzić. Najgorsze pająki to były w Kangaroo Kao 2, gdzie normalnie jak Solid Snake, ua! Gdzie znikąd biorą. Kałabanga, niespodzianka. Tak, te pająki to też fani żółwi ninja. No. I jeżeli chodzi o co tutaj ciekawego się w poziomie dzieje, to jest praktycznie moim zdaniem remix pierwszego poziomu, tylko z nowymi jakimiś takimi asetami typu, że na przykład wchodzimy do groty, widzimy tutaj świnie z Wizakiem, czyli nasz wróg z pierwszego poziomu, zaraz będzie coś innego. Czy ty w ogóle używał atak spina? Chyba będę używał tam. Coś z tego... O, i proszę, głupia śmierć w lawie. Brawo, pomidor. Headshot. Ja za to powinienem już dawno dostać headshota. Swoją drogą. A w ogóle Kao znalazł jakieś pięści, co daje mu moc unicestwienia wroga w nicość. Potem tego pięści staną się ogniste i potem w trójce on się pozbędzie pięści na jakieś głupie rękawiczki, ponieważ Kao cosplayuje, kurde, jako Indiana Jones w tamtej głupiej grze. No cóż, to jest Kagurek Kao 1, a o trójce się pogadamy chyba w trójce raczej. No. Bo ja za tą grą też tak za bardzo nie przepadam, bo jakoś mnie nie wkręciła. I to jest sekcja 2.5D albo 2D, whatever, gdzie goni nas głaz. Co już by wolał szczerze nawet w 3D. Nie wiem czemu. Przyzwyczajenie może z Clash'a jedynki, kto wie. Wyobraź sobie, gdyby wydali HD remastera Kagurek Kao. No nieźle, powiem ci szczerze, nieźle. No szczerze, jest taki mini potencjał, taki 1% na komputer, ponieważ na konsolę Kangurek Kao 1 nigdy nie wyjdzie. Nigdy. Sorry, ale Kao nie był bardzo lubiany. Szczególnie wersja na Game Boy Advance'a, jak chodzi o poza Polskę, ponieważ poza Polsce, hej, polska platformówka, która była tania i nie trzeba było mieć playa jedynki wtedy. Ale powiem ci ciekawostkę, nie wiem czy wiesz, ale Kagurek Kao 3 wyszedł tylko w Polsce. Nigdzie idzie. Wiem o tym. O. A, i taka ciekawostka teraz dla ludzi, którzy zauważyli, był tam kawałek, fragmencik mostu i pewnie powiecie, a to może poziom miał dwa exity? Nie, ponieważ są dwa rodzaje zakończenia poziomu. To co widzieliście teraz, taki wir, który ma ze sobą taki potrójny poziom, nie wiem jakby to ładnie w słowa ubrać, i jest taki jeden wir pojedynczy. I o co chodzi z tym pojedynczym, to to, że on was teleportuje na rundę bonusową i właśnie tam była na samej górze, ale... Jako że ja powiedziałem sobie, że nie będę pokazał wszystkich rund bonusowych, to niestety, żeby zaoszczędzić czas, robimy to bez rund bonusowych. Tylko jedną zademonstrowałem. Ale się poplątałem. Te roślinki w Kangaroo Kao 2 te są piekłe. No. Bo ja grałem w Kangaroo Kao 2 na Playu 2, także jest na PSP. Polecam też na PSP. No i nie mogę ogarnąć tych roślinek. Ta sekcja jest fałszywa. Nie... Ta, którą teraz robimy. Robi Kao. No. Albo KO. Albo pomidor nagrywający Kao wtedy. No. W ogóle oryginalne imię Kao to Dennis. I to szczerze jedyna ciekawostka, która wyszła z produkcji Kangurka Kao. Ale Kao się powinno mówić KO, ponieważ KO to jest KO, jako chodzi o knockout. Wiecie, KO w kangaroo. Rękawice boksowe. Ja nie wiem czemu, ale wolę mówić na niego standardowo Kao, bo tak łatwiej jest w sumie dla mnie. No tak samo, ale jak chodzi o Anglię, to Kao. Kao! 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 Ty krowo! I jak widzicie tutaj, i jak gamer też zauważył, ja zwalniałem, żeby nie wypaść poza planszę, ponieważ to jest bardzo łatwe wypaść poza planszę. Nie próbujcie nawet trzymać szafki do przodu, to praktycznie samobójstwo wielkie. No i cóż, i tutaj będziemy mieli teraz... nie pamiętam co to był za poziom. Zaraz się przekonamy. Zimowy! A nie, to jest poziom w jaskini i pamiętam tutaj leciał... w miarę okej soundtrack.
Chociaż mi się bardzo podoba soundtrack kosmiczny. Nie wiem czemu. Mi się podoba soundtrack pierwszego bossa, ponieważ pasuje do jego głupiej animacji. I ten poziom jest troszeczkę taki, można powiedzieć, transformacyjny, ponieważ jak widzicie, rozpoczęcie jest w jaskini, ale teraz będzie nas goniła śnieżna kula z Crasha 2. W Crasha 2 nie było śnieżnej kuli. A była śnieżna kula, to ja głupi jestem. Ale wracając do tematu, którego chciałem poruszyć. Dla tych, którzy będą myśleli, że ja nie lubię Kangur Kao, lubię dwie pierwsze części i grę na PSP. Trójka? Szkoda gadać. No, po prostu demo to jest, a nie gra. Uwaga w tym poziomie na Eskimosów, ponieważ oni będą was atakowali z dzidy. I też uwaga na te tutaj rekiny, co tutaj wyskakują. To jest po prostu... Szkoda mojego komentarza na to. Po prostu to jest głupie. I teraz konfrontacja z pierwszym bossem. I szczerze, gamer, ja nie wiem jak nazywać poziomy, które robimy, bo szczerze nie mają w ogóle nazwy, więc co ja będę mówić cały czas. O, poziom... Pierwszy boss to niedźwiedź i w ogóle to animacja jego. I ta muzyczka, co nie? No... Co ja bardzo lubię, to że każda walka z bossem oprócz ostatniego to walka w takim ringu. I jak grasz na trudniejszych poziomach trudności, to bossowie mają więcej życia. I tutaj mnie chamsko uderzył. Nie zdążyłem mu uciec. Ale na szczęście zachowałem swój honor i nie zginąłem na tym bozie ani razu, więc... Ale honor straciłeś, tracąc trochę paska życia. No niestety, straciłem honor, no... Przykro mi niestety, niezmiernie. I... Szczerze, nie wiem jak ja bym grał, ponieważ dawno grałem w Kangur Kao. Dopiero ściągnąłem sobie niedawno wersję polską. I tutaj jak... Sorry, że ci przerwę. I tutaj jak widzicie, mamy małe straty w poziomach. Mianowicie, że... No cóż, nie udało mi się zdobyć na przykład 80 monet, ale tak jak mówię, nie robimy tego na 100%, bo to jest tylko jedno zakończenie w tej grze. Możesz kontynuować, gamerze. Pamiętam, że śniegowe poziomy, jak grasz na już troszeczkę wyższych poziomach, zaczynają się robić takie super trudne. O. Nie wiem, czy to po prostu moje szajskie skille na klawiaturze, ale jeszcze nie grałem do końca w wersję na Dreamcasta, ponieważ ten jeden malutki pająk niegroźny spowodował atak serca i przestałem grać wersję Dreamcastową. Nawet się boję w gameplay zobaczyć. Ale dobra, robimy pierwszy poziom śnieżny i jak widzicie z... znaku zapytania wyskoczyło mi życie, dzięki czemu mam 12 żyć. Mój rekord w tym let's playu to było chyba 20 coś żyć. Niestety. Ja nie pamiętam ile ja miałem. Niestety bardzo słabiutko w przeciwieństwie do Pixela, którego serdecznie pozdrawiam. On to miał z 30 żyć pod koniec, albo 40 nawet. Ale on robi wszystkie rundy bonusowe, więc... Ale podziwiam go za to, że chciał. Tak samo jak jest w Crashu. Jak robisz rundy bonusowe, to na pewno skończysz z 99 i żyć. Dokładnie tak. Oprócz w grach na Game Boy Advance. Tak, gry na Game Boy... Chociaż gry na Game Boy Advance są już spoko. No i Crash 2. Ja... Mi się nigdy nie udało w Crashu zdobyć 99 żyć tak bez grindowania. Bo w resztach Crasha to po prostu naturalnie już miałem... Tak zdobyłem 99 żyć. Jej. I radzę wam uważać w tym poziomie na... trzech nowych wrogów, a mianowicie na pingwina z parasolką. Dla mnie to jest parasolka, szczerze, chociaż nie wiem. Właśnie nienawidzę bałwana i tego pingwina. I Eskimos właśnie z włócznią, ale wy już zdążyliście zobaczyć go w przedostatnim poziomie przed pierwszym bossem. Pamiętam, jak ja nagrywałem mój pierwszy let's play, który już jest niedostępny dla publiczności, to ja tak sobie zhardkorowałem, a Kangurek Kao, gramy na trudnym poziomie. Potem ten poziom mnie ostro pobił mocno i tak patrzę, okej, okay, easy. Czy to Sonic 06 był? Sonic 06 nie ma poziomu trudności, ponieważ nigdy nie skończyłem Sonic 06. Przenigdy, ponieważ ta gra nie nudzi, plus za droga jest. I nie ma na cyfrowym froncie, ponieważ ja już tak kupuję gry cyfrowo. Ja wam powiem czemu, ponieważ są tańsze teraz. PlayStation Network jest słodkie kodzioł przy ceny. Xbox Live to praktycznie tam cię kradną. Po przykład, jest jedna gra pod nazwą Ninja Gaiden E. W Anglii chcą za nią dychę cyfrowo. Xbox, na PSN nie. Xbox Live chce 6 dych. I też uważajcie teraz właśnie na te przeszkody, co widzicie. Ja tutaj praktycznie biegłem z kapką życia, jak w sumie gamer widzi. Przez spółdziela. No,
zawsze w takich momentach ja panikuję na końcu, ponieważ jeden skok, jeden błąd, jedno zawsze kliknięcie i to może być twój koniec. No. I te kawałki lodu na pewno nie spadną. A i właśnie tutaj zginąłem, przy końcu poziomu. O mój Boże, ale przypał. Ale checkpointa zrobiłeś sobie. No gdybyś tak. Grał, gdybym ja nagrywał Perfect Runa może, to bym stracił już nerwy. No ja niestety do Perfect Runu się nie przyczyniłem, w sensie takim, że ani razu nie zginąłem. Po prostu, jak widzicie, zginąłem parę razy. Przyznaję się bez bicia, że jestem słaby w Kagur Kakao jedynkę. Ja mówię, w dzieciństwie grałem w jedynkę, ale jakoś tak w dwójkę najczęściej grałem, bo jedynka to taka, jest grą zarąbistą moim zdaniem, ale tak poszła w zapomnienie jakoś. Przypomniałem sobie niedawno o tej grze. Gdyby nie Pixel w sumie. Ale dobra. Ja pamiętam moje przygody w graniu w Kangur Kakao na emulatorze Game Boya na PSP. Jezus Chryste. Dobra. Tak więc to by było w sumie na tyle. Opowiemy o moich mentalnych uszkodzeniach dzięki tej grze na Game Boya w następnym odcinku. Tutaj był pomidorowy.pl i wraz z nim gość specjalny. Polski Gamer 17. Do zobaczenia i mam nadzieję, że wam się zaczął podobać maraton. Adios. Narka.